Dobra, cześć, słuchajcie, jestem Akietek i dzisiaj wam opowiem, czy przyjaźń między chrześcijaninem a ateistą może przetrwać, po prostu czy może przetrwać. Zacznijmy od tego, że osoba, która jest chrześcijaninem, może przeszkadzać drugiej osobie, która jest ateistą. To na przykład jak ta osoba, która jest chrześcijaninem, mówi coś o Bogu, no to przeciwna osoba może wtedy, denerwować się po prostu. No, dobrze się, że się nie potukło. Bóg pewnie nas uchronił, nie? Jaki Bóg znowu? Po prostu się przewarciło, daj spokój. Spoko. Ewentualnie. Ateista jest na nocowaniu u chrześcijanina, czyli na przykład jakiś kolega u mnie. No to wtedy na przykład wieczorem mama do nas przychodzi i mówi: kręciłem sobie kostkę, Jezus. Ci pomódlcie się jeszcze, dobrze? No i w tej sytuacji osoba, która jest chrześcijaninem, po prostu się modli, a druga osoba jest zachęcana do... Jest zachęcana do modlitwy, ale się nie modli, po prostu nie. Mostku, prawie się skręcił kostkę, dość tak udało mi się stać. Bóg mi pomógł równowagę utrzymać. Nie, przecież to ci Bóg pomógł? Nikt ci żaden nie pomógł po prostu utrzymać równowagę, nie jestem takiego. Właśnie Bóg mi pomógł, nie wiem, masz coś do tego? No co, kurka, ona ma, a ty? No? Masz coś do tego, że ja nie wierzę? Były to taka przyjaźń może przetrwać, ale po prostu jeżeli się jakoś nie porusza tematów religijnych, bo jak się porusza, to przeważnie jest, to się nie za fajnie kończy. Mam nadzieję, że odcinek się wam się podobał, się z wami się... Wow, i słuchajcie, bajajo! Tu, 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 tu. Do końca ateista, w sumie może też źle mówię, osoba po prostu niewierząca, czyli w sumie ateista. Ja pierniczę, nienawidzę tej roboty.